Dlaczego i co było powodem zwolnienia pani dyrektor Grotowicz? Tak, proszę Państwa, po pierwsze chcę powiedzieć, że to nie jest łatwa decyzja dla mnie osobiście i dla zarządu, ponieważ wiele lat pracy oceniliśmy jako pozytywne lata dla szpitala, dla budowania jego jakości, które ta jakość miała służyć mieszkańcom. Natomiast od ponad roku zaczęliśmy pewne konflikty dotyczące kierownictwa szpitala, które przenosiły się też na załogę. Nastąpiły takie podziały, gdzie między innymi dyrektor do spraw medycznych był pomijany w podejmowaniu decyzji, więc to pani dyrektor powołała jednego, drugiego dyrektora, ustaliła zakres obowiązków, a później z jakiegoś powodu te konflikty narastały. Na to ostatnie przykłady, że zwołuje się jakieś, powiedzmy, narady ordynatorów i część ordynatorów się nie prosi. Dzisiaj na społecznej radzie na pytanie, dlaczego tak się dzieje, to jest odpowiedź, no bo kiedy się powiedziałby coś tam nie tak jak trzeba, to nie trzeba tego prosić. Natomiast my oczekujemy od dyrektora konsolidacji, współdziałania, szczególnie w takich okresach trudnych, epidemicznych, bo to może się przenosić na jakość leczenia. Poza tym też pewna koncepcja funkcjonowania szpitala rozmijała się między zarządem panią dyrektor, pomimo pewnych jakichś tam ustaleń, to te ustalenia niestety nie były realizowane. Ponadto też to dzisiaj podpisałem na społecznej radzie, że nie akceptujemy zatrudniania na stanowiskach osób skoligaconych z rodzinami, szczególnie na stanowiska bezpośrednio podległe pod kierownika jednostki. Musi być pewne zasady postępowania, jasność, transparentność. Chcę też powiedzieć, że z tych konfliktów nawet to wynika, że gdzieś tam w medialnych doniesieniach słucham, że zastępca dyrektora, pani Sarnacka, opowiada się, że będą strajkować, więc też jest takie wzbudzanie niepokoju, to świadczy o niedojrzałości, ponieważ zarząd jako organ prowadzący, Rada Powiatu, korzysta ze swoich uprawnień. I po analizie, tak jak powiedziałem, bardzo trudnej analizie, bo to nie jest, i rozmowach z panią dyrektor, gdzie prosiliśmy, żeby zmienić postępowanie, konsolidować ten zespół, nie zostało to wysłuchane. W związku z tym zarząd podjął taką decyzję. Zresztą chcę powiedzieć, że ona gdzieś tam dojrzewała, ale różne sytuacje spowodowały, że tam była przekładana. Liczyliśmy na to, że będzie wszystko się dobrze, fajnie poukłada, natomiast niestety to się nie poukładało i w związku z tym pani dyrektor osiągnęła wiek emerytalny i postanowiliśmy, żeby tą współpracę zakończyć. Jednocześnie doceniamy wszystkie dobre rzeczy, które pani dyrektor wykonała w tym szpitalu, bo to nie jest tak, że nie wykonaliśmy wspólnie, bo to jest praca i zarządu, zresztą nieraz podkreśliliśmy, pewne projekty były przez nas realizowane, pewne projekty zdecydowana większość była dofinansowana przez samorząd powiatowy i gminne, więc te relacje w określonym czasie były jak najbardziej dobre. Zresztą teraz nowa ustawa od 2011 roku zmieniona zakłada tylko i wyłącznie 6-letnią kadencję. Mogliśmy z tego korzystać, ale w 2011 roku wydawało się, że wszystko idzie dobrze, rozwijamy. I szczerze mówiąc, to pani już dyrektor jakby te 3 kadencje, bo to praktycznie 18 lat skończyła. No, ja rozumiem, że jest zawsze szkoda, żal, bo to nie jest dobrze, jak się ludzie rozstają. Chciałbym, żeby tego nie było, żebyśmy mogli funkcjonować, ale też odpowiadamy jako nadzór za szpital, za relacje i za to pani dyrektor bezwzględnie ponosi odpowiedzialność, nie mówiąc zasług. No, w związku z tym, tak jak podkreślam, zarząd skorzystał ze swoich uprawnień, bo pani dyrektor ze stanowiska. A czy obecny następca, dyrektor Azalin, będzie w stanie skonsolidować i utrzymać w takiej całości cały personel? Bo tutaj właśnie mamy sygnały, że możliwe są nawet wymówienia dużej części personelu. Jasne. Proszę Państwa, ja powiem jedną rzecz. Ja apeluję w ogóle o zachowanie spokoju, dlatego że my nie mamy wyjścia, jeżeli podejmujemy jako organ prowadzący decyzję o odwołaniu dyrektora, to przepis jasno mówi, że musimy powołać na okres do konkursu. Bo to trzeba powiedzieć, że będziemy starali się jak najszybciej ten konkurs przeprowadzić.
Oczywiście tam jakieś są doniesienia, że nie mamy jeszcze nic żadnych typu, będzie konkurs otwarty. Mam nadzieję, że szpital ma stabilną sytuację finansową, też tego pilnowaliśmy, pilnujemy, więc myślę, że szpital jest dobry. I nie warto tego dorobku marnować, nie? Więc apeluję do wszystkich, żeby te emocje opadły. Będzie konkurs, mam nadzieję, że wyłonimy jak najlepszego kandydata, który skonsoliduje. Natomiast do okresu pełnienia obowiązków no, potrzebny jest dyrektor, tak, który przejmie, tak, bo musi kierować tym, tak, to nie możemy sobie pozwolić. I oczywiście mieliśmy dwóch dyrektorów, ale jak powiedziałem, zastanawialiśmy się w pewnym momencie na rządzie, czy pani Patrycji powierzyć Sarnackiej, czy pana Sanowi Azdinowi. Ale nawet te wypowiedzi takie, które pani Patrycja uzurpowała sobie prawo, że recenzowania organu prowadzącego, że trzeba strajkować, czy niepokoju, no to źle zapowiada, tak? Bo nam nie chodzi o to, żeby było niepokoju, natomiast chodzi o uspokojenie sytuacji. Są też decyzje, przepraszam, decyzja, żeby powołać zastępcę do spraw medycznych, bo on jest kluczową osobą, która odpowiada za efekty leczenia. Natomiast, tak jak podkreślamy też w komunikacie, który zamieściliśmy, będzie konkurs, jest konkurs otwarty, będzie kontrakt menadżerski, będą wyznaczone zadania, które ma zrealizować, będzie normalny, jak ma zrealizować ten menadżer, który zostanie na menadżerski kontrakt zatrudniony na okres tam kadencji 6 lat. Jeżeli nie będą, wtedy łatwiej sprawować nadzór, łatwiej powiedzmy rozstawać się, bo to mówię, zawsze boli, tak, jeżeli coś nie wychodzi. Ale my nie jesteśmy elementem w tym wszystkim, więc wiadomo, że ta dynamika jest różna i tak samo mamy też świadomość, że gdzieś tam kadencja dobiega i nigdy nie mam pewności, jak ludzie docenią, ocenią, więc są jednak demokratyczne procedury. Bardzo bym chciał, żeby tego przestrzegano, ponieważ nie można odmawiać prawa do podejmowania decyzji tak i oceniania to czy inaczej, no po prostu no ludzie podejmują decyzje, muszą brać za nie odpowiedzialność i my to podjęliśmy i bierzemy za to odpowiedzialność jak najbardziej. Czyli pani dyrektor, do kiedy jeszcze pełni obowiązki dyrektora? Pani dyrektor dzisiaj dyrektorem, od jutra wykorzysta urlop, nie będzie świadczyła pracy, więc dzisiaj kończy funkcję dyrektora, ponieważ ma jeszcze tam parę dni urlopu, musi wykorzystać, tak, żeby mogła sobie spokojnie. Ja uważam, że pani dyrektor ma pewien potencjał, myślę, że znajdzie sobie, jeżeli będzie chciała być aktywna gdzieś tam zawodowo, to przecież nic nie przeszkadza. Na pewno przecież słyszymy, że różne środowiska doceniają, więc myślę, że jest przestrzeń do tego, żeby pracować. Mam nadzieję, że jeszcze będzie czas też porozmawiać. Jeszcze mam nadzieję, że kiedyś sobie usiądziemy, też porozmawiamy, kawę wyjemy. Jestem absolutnie uprzedzony do pani dyrektor. Po prostu no, są inne sprawy, relacje jakieś tam osobiste, tak to mówię, mogę powiedzieć, że to trudno jest z nami osobiście, ponieważ wiele lat zaczynaliśmy razem, wiele rzeczy robiliśmy. Natomiast no, nie mogliśmy czekać dłużej, ponieważ to zaczęło to, co państwo mówicie, że składają, co czas składają. Przy pani dyrektor złożyli, tak, pani dyrektor odchodzą i ktoś może powiedzieć ten oczy wartościowy, ten. Niestety tak to jest, że i lekarzy jest mało i pewnie personelu, tak, on się stara. Natomiast nie apeluję, żeby nie wikłać do tego personelu różnych, bo nie ma takiej potrzeby. Ludzie mają stabilną pracę. Powinni się zaangażować w leczenie jak najlepszych pacjentów. To jest numer jeden. Stworzyliśmy dobre warunki. I trzeba pracować, tak? I być oddanym i patrzeć też i rozumieć, że możemy unikać pewnych zakażeń, które się pojawiają. Trzeba skoncentrować się na pracy, nie koncentrować się na polityce. Nie od tego jest dyrektor, zastępca dyrektora do jakiejś polityki, do pracownicy, uwikłania różnych rzeczy. Po prostu są od solidnej pracy i oczekiwania doceniania i komfortu, dobrych warunków. Nieróżnicowanie pracowników, bez względu na jakie tam, powiedzmy, kategorie po prostu i tyle. Natomiast dyrektor ponosi odpowiedzialność za atmosferę, za to, kogo zatrudnia, kogo zwalnia. Tu ma pewną swobodę. Ja mam pytanie. Trochę już pan odpowiedział, ale mimo wszystko, bo pan mówił, że już od roku były jakieś takie sygnały, że należy wprowadzić zmianę. Dlaczego akurat teraz? Parę miesięcy temu rozmawiałem z pana zastępcą i wprost zapytałem, czy no, jakieś konflikty, o których też usłyszałem, mogą rodzić zmiany w zarządzie szpitala. Usłyszałem, że nie, bo mamy pandemię, to nie jest dobry moment na wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Z drugiej strony jeszcze niedawno na stronie starostwa była informacja, że szpital w kolejnym rankingu zajął bardzo wysokie miejsce. Co chwila właściwie ze strony starostwa słyszeliśmy, że współpraca ze szpitalem jest bardzo dobra, przykładna. Była chwalona pani dyrektor, jej zastępca również.
Co się zmieniło właściwie z dnia na dzień? Nie z dnia na dzień, proszę Państwa, więc jasno chcę powiedzieć, że prosta zasada współpracy polega na tym, że my zawsze promowaliśmy szpital i działania tego szpitala, wkładaliśmy dużo serca i energii. I to jest właśnie kultura, która powoduje, że mówimy o naszych działaniach, działania pani dyrektor, całej załogi, to podkreślamy. Nie zawsze z tamtej strony było, że z drugiej słyszeliśmy tak, że to zasługa tylko pani dyrektor. Tak? Ale zaprzeczę, bo na wielu konferencjach z pana udziałem, z udziałem pani dyrektor brałem udział. Zawsze to było mimo wszystko z dwóch stron. I pani dyrektor chwaliła współpracę ze starostwem i starostwo chwaliło współpracę z panią dyrektor. Te artykuły, które się ostatnio pojawiały, tam gdzie tam powiedzmy tak zasługi, ale jakby to jest szczegół, tak? bo to jesteśmy wtedy detalistami, jeżeli w ten sposób mówimy. Natomiast dlaczego to trwało? Dlatego, że proszę Państwa, no, było nasilenie, my staliśmy się szpitalem covidowym, tak? I ciągle jesteśmy. No to tak, ale mieliśmy wtedy kolejki 140 osób. Nie czas był wtedy jakieś takie decyzje personalne, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy wiedzieliśmy, że ten konflikt narasta, tak? Że ludzie nawet powiedzmy z oddziału zakaźnego składają jakieś tam powiedzenia. Ponoć składają, bo tego pani dyrektora do końca nie przedstawiła, nie wiem jakie tam te, bo ta informacja jakoś taka była trudna do ustalenia do końca z panią dyrektor. No i później, proszę Państwa, mówimy, że jakieś tam rodzinne rzeczy się zadziały, więc tutaj nie był to dobry okres, żeby w tym momencie jakieś tego typu rozmowy nawet podejmować, tak, jakie mamy zamiary, pani dyrektor później oczywiście wiedziała. I nie ukrywamy, że też no, czekaliśmy do tego momentu, że pani dyrektor w grudniu osiągnęła wiek emerytalny, żeby też, bo powiedzieliśmy, że za chwilę będzie tak, że coś tu źle detektowaliśmy, że tak wszystko pięknie, ładnie. Natomiast pani dyrektor była świadoma tego, bo od wielu miesięcy rozmawialiśmy, że trzeba uzdrowić tę sytuację, tego podziału ludzi, bo inaczej po prostu to będzie szkodliwe dla szpitala, tak? I będziemy musieli niestety trudne decyzje podejmować my jako zarząd co do. Bo a jedyne mamy takie, że albo powołać, albo dyrektora, my nie mamy innych instrumentów jakby oddziaływania. No i ta decyzja dojrzała, tak? I pani dyrektor zresztą z nami rozmawiała i proponowaliśmy różne związania, no ale usłyszeliśmy, że skorzystajcie z swoich uprawnień, jak chcecie zwalniać, to zwolnijcie, tak? I po prostu taka decyzja. A mam kolejne jeszcze pytanie, no bo trochę upraszczając oczywiście sytuację, w pewnym momencie chyba stanęła kwestia na albo zastępca dyrektora, albo dyrektor. Dlaczego wybrano jednak zastępcę? Nie, absolutnie. Tu nie ma takiej w ogóle kwestii. Ja nie wiem skąd taki pomysł, dlatego że... Sam pan wspomniał, że był konflikt między dyrektorem a zastępcą. Nie, to co innego konflikt i dlaczego stanęło. No, my nie wpływamy na to, kto kogo powołuje. My nie mamy wpływu na to, jak kogo na zastępcę powołuje pani dyrektor. Pani dyrektor powołała na zastępcę pana dyrektora Sara Zobina. Przez wiele lat słyszeliśmy, jaki wspaniały człowiek, jaki oddany. I pani dyrektor miała prawo go odwołać. Ona tego nie uczyniła. Ona nie podejmowała tej decyzji, żeby doprowadzić sytuację do końca, tak? My nie wpływamy na to, my mamy tylko decyzję, czy powołać dyrektora, czy odwołać dyrektora, tak? Bo mamy w trybie konkursu powołanie, a później jest uprawnienie odwołania. No dobrze, no to jeśli był... Więc nie ma tutaj sytuacji takiej, że wybieranie między czymś a czymś. No po prostu to taka jest, taki jest status prawny.